Cześć, cześć. Zrobimy dzisiaj małą aktualizację z bananów, w ogóle z roślin egzotycznych. Pokażę co i jak, ile przyrosło. Mamy sierpień, 33 stopnie. To jest musa velutina. Zaczęła puszczać odrosty. Dalej, trachy karpus, fortunei. Ten jest piąty liść w tym sezonie. Tutaj widać idzie szósty. Ogólnie zauważyłem, że trachykarpus w drugiej połowie lata dopiero zaczyna rosnąć, także przyrosty ma już naprawdę fajne, coraz szybciej zaczyna to puszczać. Piąty liść. Robusta z marketu. Cztery pieńki. Daktylowiec. Musa basio i pomidor. O, musa basio to wygląda jakby piorun w niego pie, jakby został porażony prądem. Błąd. Błąd był zrobiony taki, że pomidor tutaj rósł. Powinienem go wyrwać od razu i by był święty spokój. A tak to jest po basio. Oczywiście on nie padnie, tylko nie urośnie. Menzies Red Tiger. No już ładnie. Już bez żadnych zmian na liściach. Ładne wybarwienia. Są i odrosty. Idziemy dalej. Musa chrzanensis. Dobra, koniec żartów. Colocasia esculenta. Taki liść. Ładny. Kupę młodych. Tutaj idzie kolejny listek. Ładnie, ładnie. Ponad metr wysokości. Ładnie zaczęła rosnąć. Strelitzia regina. Tutaj druga. Puszcza dwa pąki kwiatowe. Jeden jest tutaj. Widać, wychodzi. Drugi jest tutaj. Jest nieźle. Tutaj mamy Kipa Astrum. Właśnie zaczyna kwitnąć. Małe daktylowce z nasion. Tutaj mamy robustę, też przyspieszyła. No mówię, te palemki zaczynają rosnąć w drugiej połowie lata. Hamaer obscumilis, czyli karłatka, też była na padnięciu, bo zgnił cały środek i zaczęła puszczać takie najpierw malutkie listki. Już teraz widzę, że coraz szybciej to zaczyna rosnąć i się rozwijać. Livingstona. Dalej daktylowiec, kolejna robusta, pachy podium. No przyrostu pachy podium to wam powiem miało odtąd. Korona, cała korona się zrobiła liści. Fajnie to wygląda. Nolina. Tutaj w głębi mamy paulownię puszystą. Figa jedna i druga. No figi są, ale czy się dojrzeją, to zobaczymy. Chyba że w szklarni. Tutaj mamy musa basio. Te odrosty słabiutko rosną, ale coś tam wyłazi. Tu kolejne basio. Tutaj jest tomentosa. Acuminata var tomentosa. Ładnie zaczęła wybarwiać liście. Już widać, że grzyba na nich, na tych nowych liściach nie ma. Grand Nine.
No też ekstra. Ten listek to już pokaźny, fajny. Jeszcze jakaś zmiana tutaj była, ale to przy tym jak był listek mały, zwinięty, coś tam musiało, tak jak tutaj widzicie, o, też mała skaza wyjdzie, ale już jest nieźle. Kolejny Grand Nine. Tutaj mamy Musa Aruna Halensis. Jeden odrost. I te liście poskładane. Aruna Halensis tak ma, że te liście są cały czas poskładane. Czy by miał wilgoć, czy nie. Atia Black. Tutaj mamy Musa Arfakiana. Kolejny odrost wyszedł, chyba już trzeci w tym sezonie. No, zielony banan. Tego gościa znacie z wczorajszego filmu. Tutaj mamy kolejną Velutinę. A to jest Musa Balbisiana Atia Black. Takie ładne liście puściła. I oczywiście robi się co? Czarny pień. Odrostów na razie brak. Ale jak chcecie zobaczyć odrosty, to oczywiście Helen's Hybrid. No, ten listek już naprawdę jest fajny, zdrowy. Tak wygląda młodszy. Tak wygląda jeszcze młodszy. I tak wygląda jeszcze młodszy. I tutaj jeszcze idzie kolejny. Tu. I widzę, że pęka ziemia tutaj i tutaj. Na bank wyskoczą jeszcze dwa. Musa Textilis. Idzie liść. No, on musiał najpierw te liście potracić, żeby się ukorzenić i żeby puszczać na nowo. Ale rośnie. No i ten większy. Zaczął rozwijać już tego liścia. No i przejdziemy jeszcze. Pokażę wam pielgrzany. Zaczynają puszczać każdy po listku. One przyszły mi tutaj w takim worku w samej ziemi kokosowej. Także musiałem to ziemię wymieszać z normalną i ukorzenić. Velutinka słabo, cienko. Przędziorki ożrą. I tam mam filifierę. Dobra, kończymy. Trzymajcie się i następnym razem coś tam o cytrusach i tamarillo. Na razie.